Także Amerykanie mówią, proszę Państwa, na tle takiego raczej angielskiego samochodu, busu tu w katolickiej Polsce. Ale piękny jest ten bus. Państwo zobaczą. No Polaczki to wszystko komentują, że Amerykanie. Być może to są właśnie Amerykanie, którzy z tego busu pięknego, kolorowego wysiadły, ale to nie jest powiedziane, że to są Amerykanie, bo to mogą być też i Hiszpanie, co tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, urzewrzących, uproszących, uspazmujących, ukaślących, uchrumczących, no różne cuda robiących, żeby tylko dostać, żeby mieć, żeby być, przecież te mieszkania, przecież te studia, przecież te tytuły, proszę Państwa, tytuły, tak jak ta w Anglo-Ameryce Białystok, ta, która Socha Alicja, która całe życie pracowała w Ełku i potem pojechała do Anglo-Ameryki Białystok mieszkać, bo tam ma najwygodniej, pełno sklepów. Proszę Państwa, tutaj to mogą być pola, na przykład tam na zachodnim, skąd ona uciekła, z dworca zachodniego, proszę Państwa, są pola, jest dzicz, jest wygwizdowo i ona uciekła do Anglo-Ameryki Białystok pociągiem, no bo pociągiem najszybciej. Możecie też do Anglo-Ameryki jechać autokarem, możecie pojechać autobusem, busem. Piękny błękit, Blue Bus to Anglo-America Białystok. Natomiast proszę Państwa, tutaj u tych loch, jak jesteśmy proszących, które mają pasy, które mają kontakt z tym Rzymem, bo one wciąż im papież w głowie, bo wciąż im o papieża chodzi, albo że o ten tramwaj chodzi. Natomiast w Anglo-Ameryce Białystok mówią, o co chodzi, o ten tramwaj, który nie chodzi, no bo tam tramwaj nie chodzi i nie będzie chodził, tam nie ma tej aury takiej, proszę Państwa, tylko tutaj chodzi albo tramwaj, albo musieli rozkopać, proszę Państwa, metro, kopią i się nie mogą dokopać. Takie, proszę Państwa, jest dziadostwo. Jan Witek mówi, że w Rumunii mają tak ogromne metro, że ta Warszawa to kopie się i by miała 1/5 tego, co mają tam w Bukareszcie, proszę Państwa, w Rumunii. Także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki przesyłamy, proszę Państwa, no bo tutaj z tej Polski to jeżdżą i zamiast uczestniczyć, a to w religiach, boją się religii, no bo tylko o papieża im chodzi, tylko o Matkę Boską Ostrobramską. Jakby się do czegoś dotknęli, to myślą, że już by tego papieża zdradzili, chociaż drwią i teraz całkiem zdradzają już wszystko. Ale że tak jeżdżą, proszę Państwa, tutaj z Warszawy Polacy, z katolickiej Polski, a jeżdżą i nic z tego nie mają w sensie wiedzy, bo niczego się nigdy nie mogą nowego dowiedzieć. Ja mówię, że to trzeba uczestniczyć, jeżeli się jedzie do Londynu, proszę Państwa, no to stąd mamy Londyn ile? 1440 km, a więc, że bardzo daleko. A tak, mówi się tutaj o Polakach, rotunda, że cudze chwalicie, a swego nie znacie. Tak. Także proszę Państwa, pełno pijaków, pełno takich proszących tutaj zawsze pod metro, przywożą w baniakach, to nawet no, ci bezdomni głównie mogą się zaopatrzyć. Także tutaj mamy w centrum Warszawy też troszeczkę co pozwiedzać po parkach, bo koleżanka powiedziała w kafejce internetowej, żeby po parkach pochodzić, pobiegać, pospacerować. Ja mówię, dobrze moja ty kochana, dobrze. No na przykład z Karyszewskim pomiędzy Polskim Wedlem a Saską Kępą, pomiędzy Pragą Południe a Pragą Północ. No dawno mnie tam w tym Skaryszewskim nie było. Ale Państwo zobaczą, jakie tutaj mamy piękne parki. I teraz jak idę do tej informacji turystycznej, która oczywiście, że jest otwarta tylko do godziny 18, bo to dopiero od maja będzie, proszę Państwa, do 20 czynna. No Polska nie jest taka szczodra, proszę Państwa, tych wszystkich zagranicy traktują, nie wiedzą jak właściwie traktować, bo trzeba byłoby powiedzieć, że tych gości z USA, co mówimy dzisiaj w Radiu Tok FM Ekstra 6 kwietnia 2014, traktują jako chyba tak po kopciuszemu, po macoszemu. Także proszę Państwa, no to przecież to jest dla Waszego dobra. Jeżeli ktoś przyjeżdża z Ameryki, to on nie wie tu nic o Was, przecież nawet o Waszym Chopinie, o Moniuszce, nic, no. Nawet Halkę reklamuj, też nic nie wiedzą. Także pozdrawiamy, proszę Państwa, dzisiaj przy szóstym tych wszystkich, proszę Państwa, salcesony wszystkie pozdrawiamy, polskie, katolickie. No tutaj, no mają się niektórzy za strasznych bogaczy, też Mareczek nazbierał, ten cygan, tam na Pradze Południe, na Igańskiej, Państwo widzą, jaka Igańska jest kolorowa, ten mural pokazałyśmy na Igańskiej, tam na skręcie Igańska róg Krypskiej, taki piękny mural, jaki piękny budynek. Także proszę Państwa,
nazbierał tamtych mebli starych, ciężkich, a to jak na naste piętro, to przecież to się wszystko przy pierwszym lepszym trzęsieniu ziemi rozwali. A bo nie będzie trzęsienia ziemi. Ja mówię, no to tak nie jeden zakładał, że nie będzie tsunami, że nie będzie wybuchu atomowego, że nie będzie. Ale w ilu milionach przypadków było. Także proszę Państwa, pozdrawiamy tutaj od Salczesonów katolickiej Polski, a ten Jan Witek też, on mówi, och, że on ma w USA, w Ameryce loterię, że ma wygraną i że jak i on te pieniądze uzyska, 100 milionów dolarów, no to on i Tobie postawi wycieczkę, i to Ci postawi, i to Ci kupi. Także proszę Państwa, tutaj w Polsce są tak hipochondrycznie głupie te reptoidy katolickie, że nic nie mają, a bogaczy z siebie robią. Nic nie potrafią nigdzie. No gdzie? On był wszędzie, jeździł jako handlowiec, jako pracownik i nic teraz nie ma, a teraz nawet i ciągle się uskarża, że grozi eksmisją, że jego wywalą i co? A nie lubi, proszę Państwa, tych różnych takich ment, które tutaj po te zupy przychodzą i z nimi się nigdy nie dogaduje, bo i na Skaryszewskiej był pobity. Tutaj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, gdy była Marta, też był pobity. Na Saskiej pod kościołem był pobity, a szedł po te ciastka, bo to te zakonnice wydawały. No a te polskie zakonnice już teraz nic nie mają. A ci, no, Żydzi katolicy szli, a ta zakonnica, to znaczy po te ciastka, po konserwy, po makarony, po puszki, po gluty. A ona mówi, no my nic nie mamy, dosłownie nic nie mamy, po co żeście przyszli? To czyli, że katolicy, tak jak Żydzi, a tam jest wioska Gołdy za Pałacem Kultury Stalina i Lenina, wioska żydowska, proszę Państwa, są przyzwyczajeni do dóbr z zaczoskiem i cebulą, bowiem tęsknili do Egiptu, chcieli wrócić do niewoli. Oni w ogóle się nie interesowali, że Jehowa Bóg wyprowadził ich z Egiptu, z domu niewoli, bo my tutaj pokazujemy Mojżeszka, prawda, że go córka Faraona wyciągnęła z Nilu. I co z tego, jak oni chcieli do Egiptu w ogóle wrócić, proszę, bo tam mieli czosnek i cebulę i bogactwo. Po co im zamiary Jehowy? Teraz też jak idą świadkowie Jehowy, to oni wcale nie chcą słuchać. A jak zobaczą Biblię, to cyganoży do małpo, dziado gady uciekają. Jak zobaczą strażnicę, to cyganoży do dziado gado, małpo gady uciekają. Także zapraszamy tutaj na przystanki stołecznego miasta Warszawy. Stoją po trzech, nie po czterech. Także po dwóch dzisiaj też nie było od świadków Jehowy. Nigdzie ani w kafejce internetowej, tylko dupki były po dwa. Dupki po dwa i po sto. Marszałkowska, pozdrawiamy Rotundę.